Tak wygląda karta ratownicza każdego modelu samochodu. Jest to kartka w formacie A4 przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami: umiejscowienie wzmocnień karoserii, rozmieszczenie poduszek powietrznych, bezpieczeństwa czy też gazowych napinaczów pasów bezpieczeństwa. Karta ratownicza ma zestandaryzowane formy, symbole, oznaczenia i funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. Jest przygotowana bezpośrednio przez każdego producenta samochodu. Najważniejszym elementem prowadzenia akcji ratowniczej jest czas. Czas od wystąpienia wypadku do odwiezienia rannych do szpitala to tak zwana złota godzina. Konstrukcje wzmocnień, systemy bezpieczeństwa pojazdów to wyzwanie dla grup ratowniczych. Setki modeli samochodów i każdy inaczej skonstruowany. Karoserie samochodu mają wzmocnienia, które bardzo niejednorodnie są umiejscowione. Jaki jest cel akcji karty ratowniczej? Podstawowym celem jest to ułatwienie działań zespołów ratowniczych, poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych i wyposażenie jak największej ilości pojazdów w Polsce w te karty ratownicze i nalepki informacyjne. Jeśli zdarzy się nieszczęście, a twój samochód będzie oznaczony nalepką informującą o posiadaniu w pojeździe karty ratowniczej, to zespół ratowniczy będzie wiedział, jak najszybciej wydostać pasażerów z pojazdu. Tu na terenie powiatu jarocińskiego w promieniu 30 km jesteśmy jako firma Auto Dudkiewicz jedyną firmą, która rozprowadza te karty. Chciałbym zaznaczyć, że mimo że tutaj jesteśmy dealerem Fiata, to te karty wyposażamy wszystkie samochody. Bez wyjątku. Czujemy się bezpiecznie, jeszcze lepiej niż tą pomoc, także wierzę, że ta idea jest warta propagowania i dalszej inicjatywy. Mamy wydrukowaną kartę ratowniczą, mówiącą o samochodzie, który tutaj chcemy oznakować. I tą kartę ratowniczą wkładamy zwiniętą, tak zwijamy, żeby ona się nie uszkodziła, żeby była dłużej wieczna, czyli do środka. Mamy zasięg przeciwsłoneczny. I teraz naklejkę. I naklejkę w dolnym, lewym narożniku, najniżej jak jest tylko to możliwe, tak aby nie, żeby nie przeszkadzała widoczności i obserwacji pola kierowcy. Pozwolimy sobie jeszcze następne samochody tutaj strzelić. Tak, z tego motoru otrzymał.